Będziemy przyjeżdżać w soboty, mówią Litwini o zaostrzeniu zakazu handlu w niedzielę. Jak wiadomo, od tego roku w Polsce handel może odbywać się jedynie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Sprawa budzi żywe zainteresowanie Litwinów, którzy ze względu na różnice cen od lat przyjeżdżają na zakupy do Suwałk i okolicznych miejscowości. Na zakupy jadą do Polski zwykle w weekendy i w litewskie święta, kiedy mają wolne. Chcą wiedzieć, kiedy mogą liczyć na otwarte sklepy. Na zakazy nie narzekają, bo jak twierdzą, każdy powinien odpocząć. Jednak woleliby, aby w niedzielę polskie sklepy stały otworem. Wiadomo, w każdą niedzielę byłoby lepiej. Pamiętam, pierwsza i ostatnia była, kiedy pracowaliście. U nas wszystkie są pracujące. Może w sobotę przyjedziemy, będziemy sprawdzać, kiedy pracujecie. Zdaniem fachowców w kontekście litewskich zakupów handlowe obostrzenia niewiele zmieniają. Litwini zweryfikują co najwyżej kalendarz wyjazdów. Tak to widzi Artur Płoński, doktor nauk ekonomicznych i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Zwraca uwagę, że w ubiegłym roku, kiedy weszły pierwsze zakazy handlu w niedzielę, skala litewskich zakupów wzrosła. Raczej nie spodziewam się, żeby zakupy Litwinów spadły, dlatego się to po prostu opłaca. Już w ubiegłym roku przecież wyszły z obostrzenia, a wpływy wzrosły, więc raczej bym się tego nie spodziewał. No, drugą stroną medalu jest to, że pewnie piątki wieczorem i soboty będą jeszcze trudniejsze. I no, będziemy musieli raczej sobie tak organizować te zakupy, żeby dokonywać je w pozostałe dni tygodnia. Oczywiście no, dla tych wszystkich, którzy narzekają, to na te przyjazdy Litwinów warto sobie zadać pytanie, ile z tych sklepów, ile z tych sieci byłoby w Suwałkach, gdyby ich tutaj po prostu nie było. Jak niedawno podawała polska agencja prasowa, w 2018 roku Litwini wydali w polskich sklepach rekordową sumę 360 milionów euro, czyli prawie o 5% więcej niż rok wcześniej. Średnio każdy Litwin podczas podróży do Polski wydawał ponad 500 zł. Wszystko przez niższe ceny w Polsce, które wynikają z taniej złotówki i wysokości podatków. Dwie kwestie. Jedna to są kwestie kursowe. Strefa euro, my jesteśmy poza. I druga to są kwestie podatkowe, zwłaszcza tutaj zwroty VAT-u, które z jednej strony my oferujemy, z drugiej strony Litwini nie bardzo jak mają je nałożyć, jako że nie ma granicy i na tym to polega. Także wydaje mi się, że dopóki ta integracja europejska nie będzie postępowała dalej, czyli dopóki nie wstąpimy do strefy euro, a co za tym idzie, pewnie w jakiejś perspektywie ta strefa euro nie przyjmie jednej ujednoliconej polityki fiskalnej, no to dopóty ten popyt będzie trwał. Trzeba dodać, że w czerwcu ubiegłego roku Litwini sami rozważali wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Pomysł jednak upadł. Duże znaczenie miały kwestie światopoglądowe, prawda? Znaczenie niedzieli w Polsce, kraju mimo wszystko ciągle jednak katolickim, a przynajmniej w tej katolickiej kulturze wyrosłym. I na Litwie, która jest dużo bardziej sekularyzowana, jest dużo inna. Przypomnijmy, że najbliższa handlowa niedziela w Polsce za niespełna 3 tygodnie, 27 stycznia.